Hej wam wszystkim, to ja Marysia, witam was w drugim odcinku. Przepraszam was bardzo jeszcze za jakość i w ogóle, lecz postanowiłam spróbować nagrać kamerką internetową. No, światło wiem, zasłoniało, chociaż i tak jest jeszcze światło, więc jakieś będzie u mnie zasadzie na oświetlenie. No, dobra, to jest trochę lepiej. W dzisiejszym odcinku ma tytuł Moje kosmetyki, czyli pokażę wam kosmetyki podzielone na trzy grupy. Pierwsza to jest takich kosmetyków, które na co dzień używam, druga to jest czasami, a trzecia to takich raz na rok. Więc pod ostatnim filmikiem, czy pierwszym, pisałam w komentarzu, żebyście jeśli macie jakieś pomysły na nowy filmik, więc raczej nic się nie pojawiło, więc sama postanowiłam nagrać, no bo tak jak wam mówiłam, w sobotę nagrywam i chyba w środę, lecz w środę nie nagrywam, tylko w czwartki. W soboty i czwartki. Myślę, że ten film bardziej was zaciekawi, no więc zaczynajmy. Dobrze, pierwsza właśnie taka runda to jest kosmetyki, które używam na co dzień. Przepraszam, to bym wybrała rękami. Pierwszy kosmetyk jest to tonik łagodzący z Nivea. Teraz słuchaj, normalna. Jest bardzo fajny, ja go mam przez 2 miesiące, a zużyłam go tylko tyle, więc jest mega, mega wydajny, a ma 20 ml. Do tego mam jeszcze takie folki kosmetyczne z 20 sztuk, z dobrej bawełny z firmy Lilibe, czy coś takiego, z Rossmana, na promocji kupiłam. Aha, te płatki kupiłam za 2 coś, a ten tonik za 5,99. Tam jeszcze są bardzo fajne, już ich teraz użyłam. Dobrze, następnym kosmetykiem jest to... Boże, muszę to ciągle wszystko. Jest to maskara z Miss Coty Studio Lab i Stand Volti. Nie wiem, czy się czyta, bo to mi się teraz nadało. Każda jest taka. Bardzo fajna, uwielbiam ją. Jest cudowna, ma taką zwykłą chusteczkę. Jest super, naprawdę. I w ogóle ja ją mam cały czas w szkole i nic mi się z nim nie dzieje, więc jest super. I tutaj mam już... Boże. Przepraszam za to wyciąganie, ale wcześniej tutaj jakoś tego nie przygotowałam. Jeden jest to basen do ust z Isany z Rossmana. On był chyba za 2,99 w Rossmanie promocji. Jest w takim pięknym zapachu, takim owocowym. Ona ma piękny zapach taki owocowy, czy ona jest przezroczysta, ale jak przezroczysta, być ważna, więc to też tak pewnie. Jest super, naprawdę. Ja to sobie zawsze wykonam taką pomadkę w kolorku 93. Nie widzę, czy nie. O, koło 93 i to jest taki ładny kolorek. Taki. On teraz wygląda na moc, znaczy jak się go nałoży, to jest naprawdę fajne. Właściwie to nie wiem skąd ją mam, bo ja mam mamę. Może nie będzie widać niektóre, bo tam jest światło, ale okej. Następnym kosmetykiem to jest taki pędzelek. Z taką grubą, z taką folijką. I do tego mam właśnie cienie do popielki z Miss Porty. Mi pokazuje takie. O Boże. Kogo chcę mi spytać? O. Nie spadki. Przepraszam za oświetlenie jeszcze raz. Teraz to strasznie strasznie przepraszam. Metyna. W sumie te cztery cienie. I on spadł, może nie będę powiedzieć, ale tutaj jest taki obolony. Taki przeskliniowy, go najbardziej używam. Dlatego jest taki wydękowany. Potem obok tego mamy taki jasny beżowy, bo tutaj może się wydawać biały, ale to jest naprawdę taki jasny beż. Jasny. Potem pod tym jasnym beżem mamy taki czekoladowy i pod tym takim przeskliniowym jakby mamy taki ciemny brązowy, aż to jest na czarno. Następnym jest taki błyszczyk, taki kolorowy błyszczyk. Chyba nie mogę ukrywać z tą kamerką, bo jak nagrywam, czy
nagrywałam ogólnie, jak sobie nagrywałam, to nagrywałam to bratem i mam kamerkę. I to jest Extra Shine USB. Może to jest kasa, ale przepraszam, bo mam coś tutaj. Extra Shine Red Lips. Nie wiem, jak się to. Takiego. Long Wearing. Jest bardzo fajny. Ogólnie mam takim aplikacyjnym sposobem. Aplikacyjnym. Super. I jeszcze takim kosmetykiem, którego... którym... O nie, już. Aha. Jest cudowny krem oliwkowy z jaj, naturalny krem oliwkowy, teraz słuchaj, normalny. Tak, ja go, to jest, ja bez niego się nigdy nie obejdę. Oczywiście jest taki wytankowany ogólnie światło. Zresztą przepraszam za światło. Jest dosyć dużo wytankowany, bo go codziennie używam i on mi uratował życie, dlatego że ja strasznie trochę tutaj świetlałam tego kremu jeszcze, albo się pozmalowałam nim rano, ale jest już 16:21, więc jest długo, bardzo długo trwałym. I ja bez niego po prostu nie mogę żyć. On mi uratował moje życie, dlatego że mi strasznie złuszcza w skórę, strasznie mi schodzi w ogóle z twarzy i ja bez niego to nie wiem, co ja sobie zrobiła. W ogóle polecam go dla takiej skóry jak ja, to jest cudowny. Lecz taka skóra, która nienawidzi tu z tych kremów, to nie polecam, bo to jest taki twórcy, ale on jest cudowny, więc go bardzo polecam. Ja nie będę, niektórych mówię cenę, w niektórych nie, bo po prostu pamiętam. I teraz kosmetyki, których właściwie tak, kosmetyki, których używam teraz czasami, czyli grupa druga. Dobra, pierwszym kosmetykiem jest to taki suchy szampon z Isany. I ja go kupiłam w Rossmanie za 5,99. Jest bardzo fajny, tylko on ma 8 litrów, no jest nawet wydajny. Tylko minusem jest tego, że ma taki biały pyłek i jak sobie psikamy go na włosy, to musimy sobie potem resztkę zetrzeć i wyczesać szczotką i potem na tej szczotce strasznie dużo tego białego zostaje i to właśnie trochę jest niefajne, lecz ja znowu mam taki sposób na właśnie pozbycie się tego białego pyłku z szczotki, już wam mówię jakim, że do miski najlepiej metalowej wlać sobie obejmie jaką wodę ciepłą czy zimną, tylko sobie nalać trochę normalnego szamponu i zamoczyć te włosy takie, co się czesze szczotki w tą wodę i tak trzymać jeden dzień i potem sobie to powyjmować rękami, bo naprawdę to zostawia dużo białego pyłku. Ale no zapobiega przytłuszczaniu, znaczy nie zapobiega, tylko mieć czyste włosy, to ja sobie tym psikam, bo to trochę widać je odświeża i tak napusza. Ja z takimi kosmetykami, przepraszam, których używam często, to teraz będą takie cztery podstawiczne lakiery. O Boże, przepraszam, nie przygotowałam. Strasznie was przepraszam, z którego mi zleciało. Strasznie. Dobra, już potem powiem wszystko. A są takie cztery lakiery. Cztery lakiery. Ten artykuł, który dostałam od mojej przyjaciółki na urodziny, jest taki śliczny lakier w kolorku 283. I to jest taki śliczny morski, on jego uwielbiam. Taka. Jest śliczny, na pewno się wygląda cudownie, kocham go naprawdę. A ten jest taki lakier bezbarwny z takimi drobinkami i jest to w kolorku 156. Tak? Przepraszam za jakieś dźwięki, ale... no dobra, co tam? A ten jest taki z bez francuskiego, taki biały. Ja sądzę, że jest spell też tylko do francuskiego, tylko taki strasznie jasny różowy, który może się wydawać jak biały, ale jest różowy. Ja sądzę, że to jest najczęściej używam. I już ostatnia grupa, trzecia, to jest taka, którą używam raz na rok. Sprawdzam. No, nie czasami, tylko tak bardziej wiecie. I to są takie produkty. Najpierw pokażę wam perfumy. Te perfumy są takie z Wild Orange. Są
są super też, że to są moje przyjaciółki. One mają 50 ml, a zużyłam ich tylko mało. A one cudownie pachną taką pomarańczą trochę mniam. Nie no, super pachną fajnie. Ja mam tam zmód, tak to się czyta, ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy się czyta. I są... ich nie pachną. No i dobrze, to by było na tyle z tego filmiku. To widzimy się w czwartek w następnym filmiku. Pa, pa!